witam Was dzisiaj całkiem sotę, dlatego że chciałabym podzielić się z Wami, jak wykonuję makijaż codzienny. To będzie taka wersja wiosenna, trochę już na pograniczu lata, dlatego że jak robi się ciepło, to mi się kompletnie nic nie chce robić, więc ograniczam się do całkowitego minimum. Stąd od razu mówię, że żadnych ambitnych makijaży oka nie będzie. Skupiam się tylko na tym, żeby zakryć jakieś tam mankamenty, które każdy ma, wiadomo, i żeby jakoś wyglądać i można było pójść do ludzi. Jak możecie zauważyć, mojej cerze daleko do ideału, może się tu trochę przybliżę, mam porozszerzone pory z racji tego, że mam skórę tłustą. Tutaj szczególnie na tym motylku to jest największy problem. W ogóle wiecie, dla mnie jest totalnie rano teraz, więc przepraszam Was za swój stan, za pewnie jakieś tam trudności wypowiedzi, które będą w międzyczasie się pojawiać, ale ja o tej porze jeszcze nie funkcjonuję. Mam duży kubek kawy, którym się będę wspomagać i mam nadzieję, że jakoś tam pójdzie. Z racji tego też, że jest to mój pierwszy filmik, to bardzo Was proszę o zrozumienie i tolerancję, jeżeli chodzi o jakieś tam mankamenty, niedociągnięcia, które na pewno się pojawią. Dobra, wracamy do mojej cery. Jak widać, mam bardzo jasne brwi. W tym momencie jakieś tam resztki henny jeszcze na nich znajdziemy, więc nie są aż tak tragiczne, ale ogólnie jeszcze jak się opalam i one są rozjaśnione przez słońce, to są tragiczne, po prostu ich nie ma. Tak samo sprawa wygląda z rzęsami, których też nie widać. Teraz z racji tego, że zaczynają się alergie, to moje oczy są podpuchnięte i mnie trochę szczypią i swędzą. Tu pewnie na policzku gdzieś znajdziecie jakieś stare ślady po moich przyjacielach, których postanowiłam pożegnać. No i nos. Nos, jak widać, jest lekko zaczerwieniony, ale mówię, to jest też kwestia tych alergii, które teraz mnie nawiedziły. Podejrzewam, że nie tylko mnie. Jakaś taka jestem w ogóle podpuchnięta. No nie wiem. Może się mnie nie przestraszycie. Dobra, i zacznijmy od bazy. Jeżeli robię sobie normalny makijaż do pracy, to nakładam oczywiście krem nawilżający. I tak jak też już nie raz wspominałam, to musi być krem lekki, o żelowej konsystencji. I ja w tym momencie mam Clinique, które już gdzieś mniej więcej w połowie mam zużyty. I ta konsystencja jest mega lekka, to nie ma prawa zapchać chyba nikogo, ale też dobrze nawilża. To jest krem Moisture Surge, no żel krem, bo oni tam mają chyba kremy i te żele kremy. Już o tym też mówiłam, nie jest to produkt tani, ale jak widzicie, ja mam go od grudnia i zużycie jest dopiero w połowie, więc jest bardzo, bardzo wydajny, dużo się go nie używa. I w tym momencie jestem też na etapie testowania kremu z Origins. To jest krem również nawilżający, który ma po prostu boski zapach i też chyba więcej Wam o nim powiem w ulubieńcach. Jeżeli chodzi o kremy pod oczy, ja tak jak mówiłam, problemów z ze skórą pod oczami nie mam. W tym momencie jestem na zużyciu tego kremu z co to jest? Z Bania Agafi? No z tych rosyjskich kosmetyków. Krem wygląda tak. Jest to bardzo lekki krem, ja o nim też już mówiłam, z taką bardzo rzadką konsystencją, to opakowanie, ja tylko otworzyłam, tak, i już mam całą uwaloną rękę. Nie będą z niego osoby zadowolone, które mają jakąś przesuszoną, ciężką skórę pod oczami, więc on jest dobry dla osób, które nie mają problemu, które gdzieś tam chcą sobie namierzyć, wyrównać tą skórę pod korektor, ale mówię, bez jakichś tam większych problemów. Ja zaczynam od brwi. I tak, zaczynam od brwi, a wcześniej nakładam sobie na twarz bazę, dlatego że ja nigdy nie zaczynam malowania twarzy. Jeżeli maluję oczy, to zaczynam od malowania oczu, bo ja się zawsze uwalę, usypię i tak dalej, więc ja nie widzę sensu w robieniu całego pełnego makijażu, a później zmywania go, bo mi się osypało z oka, więc ja zawsze najpierw robię sobie makijaż oka, natomiast normalnie zaczynam sobie od twarzy i nakładam na twarz bazę, której mówiłam w ulubieńcach, to jest baza Belle Skin i ja sobie tą bazę nakładam elegancko. Wcieram sobie po prostu tutaj w szczególnie tą partię ciała, tą partię twarzy, w której mi najczęściej ten makijaż schodzi. Ja mam największy problem, tylko też dużo nie bierzemy, to jest dosłownie może tyle. Gdzieś mówiłam. A tutaj w okolicach motylka jakoś tak mam szczęście, że mi się właśnie ściera ten podkład, znaczy kiedyś ścierał, więc nakładam sobie ten tą bazę właśnie w tych miejscach. I ona sobie będzie trochę teraz się wchłaniać. Ja w międzyczasie robię sobie brwi. Brwi ostatnio robię ciągle pomadą z Inglota, tą malutką pomadą z Inglota, której Wam mówiłam na zakupach minus 20%. Ja mam w odcieniu 12. Pędzelkiem nakładam, akurat w tym momencie mam pędzelek Hakuro H85. Boże, ja
już czuję po sobie, że jestem cała zapyziała i po prostu puchnięta przez tą alergię. Mam nadzieję, że nam to nie pokrzyżuje planów i dotrwamy do końca, więc bardzo Was przepraszam za swój dzisiejszy stan. Normalnie tak nie wyglądam. I maluję sobie brew. To jest najjaśniejszy chyba kolor z palety, albo ten drugi, tak mi się wydaje. I tak naprawdę ja tutaj robię sobie tylko taką... ja mam bardzo rzadkie włoski, też Wam chyba nie pokazałam z bliska. Zaraz Wam pokażę porównanie jednej i drugiej. I ja sobie po prostu ją zagęszczam, nadaję taki kształt. I tyle. Dobra, jest ok. Jak gdzieś tam mi się za dużo produktu nazbiera w innym miejscu, to sobie jeszcze przeczesuję właśnie tą taką szczoteczką. I teraz tak, zobaczcie. Z bliska wygląda to tak, czyli ta brew nie jest jakaś strasznie przerysowana. Natomiast na porównanie drugą, widzicie, no one są takie przerzedzone. W tym miejscu tutaj w ogóle mi gdzieś powypadały, ale ostatnio przeczytałam, że osoby, które mają problem z tarczycą, mogą mieć takie przerzedzenia brwi właśnie w tym miejscu, więc byłam w szoku. Ale to by dużo wyjaśniało, więc tak jak widać tutaj, tą część mam taką jeszcze w miarę, natomiast tutaj ta brew jest bardzo, bardzo cienka, więc po prostu ja sobie muszę to wyrównać. No i tak dla porównania tak to wygląda. Ja w momencie, kiedy zrobię sobie już brwi, to zaczynam wyglądać jak człowiek i mówię, jeżeli wychodzę gdzieś tam nie do pracy, to po prostu robię sobie brwi, nakładam sobie ten krem CC, pudruję i naprawdę mogę wyjść już do ludzi. Na jesień teraz planuję sobie zrobić taką kurację z retinolem, bo ja zazwyczaj robiłam kwasy, natomiast teraz chcę sobie właśnie zrobić kurację z retinolem, z kremem na bazie retinolu z Sesdermy, najprawdopodobniej to będzie krem. I też na pewno o tym napiszę na blogu albo dam tutaj recenzję, jeżeli faktycznie się sprawdzi, zrobię sobie zdjęcia przed, po, bo podobno ładnie ściąga wszystko z twarzy. Ja bym chciała się pozbyć przede wszystkim tych, znaczy pozbyć, no przynajmniej gdzieś tam pozwężać te rozszerzone pory. Jak już widzicie, mój nos się robi coraz bardziej czerwony, bo ja go ciągle gdzieś tam pocieram w międzyczasie. I teraz nakładam sobie podkład. Mówię, taki na dzień ten makijaż jest mało ambitny, ja też nie wymagam aż takiego make-upu na co dzień, tym bardziej, że u mnie w pracy też jest dość ciepło, to potem wszystko będzie gdzieś tam spływać i raczej się takich rzeczy nie bawię. Podkład, którego używam ostatnio najwięcej i codziennie wręcz, to jest, jak widać po zakręce, Infallible Makeup z L'Oreala. Też o nim mówiłam bodajże w ulubieńcach. Nakładam go gąbeczką, jakąś taką starą, jak już widać, paskudną. No dobra, ona nie jest stara, ona ma niecały miesiąc, więc żeby zaraz nie wyszło, że ja przez pół roku robię gąbką jedną makijaż. To jest gąbka z Glossy Boxa, więc nie pamiętam firmy i nakładam sobie ten podkład na twarz. Ten podkład bardzo ładnie wyrównuje skórę, też Wam postaram się to zaraz pokazać. Kolor jest taki dość jasny, ja już teraz trochę zaczęłam się opalać też. Wiem, że muszę niedługo sięgnąć po coś ciemniejszego. Nie jest to podkład mega kryjący, ale ja też już mówiłam o tym nieraz, więc powtórzę po raz kolejny, że ja nie używam podkładów mocno kryjących, bo ja się czuję w masce. Dobra, i zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie widać. Trochę się do Was przybliżę, jest różnica. Trochę jest, co? Pory są trochę mniej widoczne, ogólnie ta skóra się tak rozjaśniła, no jest różnica. Widać, że na podkład mam tylko na jednej stronie. Mam owszem takie dni, gdzie po prostu chcę totalnie poszaleć i robię sobie taki make-up, że czasem się zastanawiam, czy mogę z nim wyjść z domu, ale na pewno nie w te ciepłe dni. Ja jestem bardzo leniwym człowiekiem i po prostu mi się nie chce. Dobra, tak wyglądam. No i teraz nakładam sobie korektor. Korektor, który ostatnio sobie upodobałam i używam go najczęściej, to jest ten z Rimmel Match Perfection. Ja mam też podkład z tej serii. Natomiast podkład jest... No, właściwie też jest niegłupie. Nie wiem, dlaczego w ogóle go nie używam jakoś tak ostatnio, go zaniedbałam. Ja sobie go nakładam też w jakichś niedużych ilościach pod oko, bo tak jak mówię, ja mam tutaj troszeczkę tego zasinienia. Ale nie są to jakieś takie zmiany, że ja tutaj muszę, wiecie, szpachlą sobie dokładać.
I ja zazwyczaj wklepuję to palcem, mam nawet tutaj leży sobie pędzelek do korektora, ale nie chce mi się. Trochę sobie nachodzę na powiekę, dlatego że ja mam, no tak jak każdy, gdzieś tam tą powiekę w takich małych żyłkach, ale nie są to aż tak duże, bardzo widoczne zmiany, więc gdzieś tam odrobinę sobie tylko wchodzę na tą powiekę. Tu sobie jeszcze zagięcia pod nosem trochę, no wiecie co. Dalej, zanim się zapudruję, to nakładam sobie bronzer i ja ostatnio się przerzuciłam praktycznie całkiem na bronzery kremowe. I jak widać po zużyciu, najczęściej używam tego Kobo, znaczy tych dwóch kolorów w ogóle nie używam, bo nie robię sobie tego całego strobingu twarzy, tylko używam bronzerów. Więc widać już, że one są takie trochę zużyte. Ale ostatnio przypadkiem mi się gdzieś tam wcisnęło do koszyka takie małe coś z firmy Mua, z jakiejś tam serii Lux. Oni mają takie, ja tam widziałam te róże, tego bronzeru wcześniej nie widziałam, z serii White Velvet. I oni mieli tam właśnie te róże. I gdzieś tam mi się ten brąz też właśnie napotoczył. On był bardzo niedrogi, bo kosztował gdzieś koło 10 zł, na pewno nie więcej. I jak przyszedł, to trochę mnie przeraził kolor, bo on się wydaje strasznie taki ciemny i pomarańczowy. Zaraz Wam pokażę w porównaniu do tego Kobo. Jest totalnie inny, nie? I ja się trochę tego bałam, natomiast on daje bardzo naturalny efekt na policzku. Więc ja dzisiaj użyję tej śmietanki. Nakładam pędzle Makeup Revolution z F103, czyli tym takim do nakładania kremowych podkładów. Co mogę o tym pędzlu powiedzieć na szybko, to, że ogólnie jest fajny, ale on jest bardzo taki miękki. On nie jest taki, wiecie, zbity i trochę się rozciapierza. No ale kosztował jakieś grosze, więc też nie wymagajmy nie wiadomo czego. Ja ogólnie kości policzkowych nie mam, znaczy w sensie tutaj tego załamania, więc ja muszę sobie je zrobić. Pamiętam zawsze jak byłam mała, znaczy mała, no gdzieś tam jakaś gimnazjalno-licealna, to miałam taki plan ambitny, że jak już będę duża, to zrobię sobie operację na kości policzkowe i kleusuni policzkami i pamiętam to jak gdzieś, że ja sobie chciałam tą operację zrobić. A później ktoś wynalazł bronzer i nie było już takiej potrzeby. Widzicie, jest mega delikatny efekt, naprawdę, to jest w ogóle czad. Jest bardzo aksamitny, bardzo ładnie się rozprowadza i nie daje efektu takiej cegły. Troszeczkę sobie jeszcze tutaj omiatam czoło, żeby się opalić bardziej. Trochę też nos. Elegancko. Dokładam sobie do tego jeszcze odrobinę tego matu z Bella, bo on też jest bardzo delikatny i nie rzuca się jakoś tak strasznie w oczy, żeby sobie tak bardziej zaakcentować ten brąz. Bo jak się nałoży na ten krem, tak samo z różami, zauważyłam, że jak się nałoży na krem ten proszek, produkt pudrowy, to faktycznie trzyma się dłużej. Więc to jest tylko tak dosłownie tutaj w tym największym załamaniu, tak? Dobra, i tak naprawdę powiem Wam, że już jestem prawie ready, więc dużo tutaj jeszcze do roboty nie mam. Moja skromność mi czasem powala. Nie mam żadnego różu. Wydawało mi się, że brałam. Ale to też dlatego, że ja jakoś nie przypadam za różami na co dzień, bo tak jak wspominałam wcześniej o tym rumieniu, boję się używać różu, żeby nie zrobić sobie, wiecie, placka albo matrioszki na twarzy. I teraz tak, w momencie kiedy ja sobie już nałożyłam ten bronzer, to trochę mi się tak te policzki tutaj porozświetlały. Natomiast ja sobie oczywiście rozświetlacza nie żałuję. I żeby taki efekt był najbardziej naturalny, rozświetlacz Sephora, o którym też już mówiłam 500 razy. Lekko sobie tutaj wklepuję na kości policzkowe, znaczy na łuki. O, i teraz Wam na żywo pokażę, jaki on daje efekt, bo ja Wam nie byłam w stanie tego wytłumaczyć w ulubieńcach. To zaraz sobie wszystko zobaczyć. Zobaczcie. Widzicie, o co mi chodziło? To nie jest efekt takiego rozświetlenia rozświetlaczem, tylko takiego mokrego policzka.
Może tak. Jest mega. Ja tutaj jestem strasznie blada w tym świetle, natomiast normalnie wygląda to naprawdę fajnie. I zanim zrobię sobie rzęsę, to pudruję oczywiście twarz pudrem transparentnym. W tym momencie zużywam sobie ten biały z Ekocery. Właśnie mi spadł otwarty na podłogę. Chciałabym wypróbować ten Spaeza. Tam jest ryżowy chyba i bambusowy, więc myślę, że to będzie mój następny wybór. Albo może coś innego, zobaczymy. I nakładam sobie, pudruję sobie tą twarz pędzlem typu Kabuki, to jest syntetyczne włosie z Lancrome. Ja jestem bardzo mile zaskoczona tym pędzlem, bo on kosztował naprawdę jakieś, nie wiem, 20 zł, a jest przecudownego. Mam już parę dobrych miesięcy i on jest mięciutki, dobrze zbity, jest po prostu świetny. Naprawdę Wam ten pędzel polecam. Na dole dam linka, gdzie go można dostać. I po prostu sobie wklepuję sobie puder w twarz. Dzisiaj raczej się świecić nie będę, patrząc na pogodę za oknem, która się bardzo popsuła, bo z dnia na dzień z 30 stopni widzę, że się zrobiło z 18. Jest bardzo zimno i pochmurno, więc można było nawet się przeszaleć z jakimś okiem, ale mi się nie chciało. Pod okiem jeszcze sobie wejdę z mniejszym pędzlem, którego właściwie zazwyczaj używam do rozświetlacza, to jest pędzel Hakuro H20. I nos. No i co? I jedziemy z tuszem do rzęs, tak? Ja używam Zalotki, to jest w ogóle mój number one, jeżeli chodzi o cokolwiek z rzęsami. Ja nawet czasem potrafię wyjść z niepomalowanymi rzęsami. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Ale zawsze muszę sobie najpierw strzelić Zalotą, bo one są wtedy zupełnie inne. Prawie każdy mężczyzna się boi Zalotki, to jest niesamowita sprawa. Dobra, i teraz sobie zobaczcie, jak ta jak ta rzęsa wygląda od samej zalotki. Dobra, i rzęsy. Jeżeli chodzi o rzęsy, to mojego ulubieńca znacie. Ja ostatnio jako podkład pod rzęsy nakładam sobie ten rimmel Volume Colorist, dlatego że szczoteczka dla mnie jest okropna, bo znaczy ona jest duża, tak, ale jest włochata. A ja lubię szczoteczki silikonowe. Natomiast gdzieś tam sobie wyczytałam, że ta maskara rzekomo te rzęsy przyciemnia, że tam 2 tygodnie trzeba używać, efekt henny. Ja używam już ją spokojnie ponad tydzień. Ja nie widzę nic, żadnego efektu, żeby cokolwiek tam na tych rzęsach mi zostało. No więc jeszcze poużywam ją z tydzień, dwa i po prostu podejrzewam, że ją zjadę gdzieś na blogu. Ale sobie ją nakładam, bo już ją kupiłam, więc sobie nakładam. Natomiast ona mi nie robi absolutnie nic z tymi rzęsami, więc ja ją tylko nakładam jako właśnie ten podkład, żebym miała kontakt z moimi naturalnymi rzęsami. Tym bardziej, że teraz przez alergię mam bardzo wrażliwe oko i no taką szczotkę się wsadzi w oko, to boli. Maskarą, którą ostatnio jestem bardzo mile zaskoczona, to uwaga, nie będzie żółta maskara z Lovely, chociaż też ją tu mam. Będzie to maskara z Ingrid. Ja ją kiedyś złapałam gdzieś w przelocie, chyba w Hebe, bo należało gdzieś w jakimś koszyku z napisem promocja. Jak ja widzę koszyk z napisem promocja, to przecież wkładam łapy od razu. Lash Artist Waterproof Mascara. Wygląda ona tak. I długo też jej używam tylko jako podkład, tak jakby pod tą moją maskarę żółtą, natomiast chyba w końcu jakoś, nie wiem, dojrzałam do niej i się z nią starłam i wiem, jak jej używać. I jestem bardzo zadowolona z efektu. Natomiast daje taki naprawdę fajny efekt tych rzęs. Ja mam bardzo cienkie rzęsy. No i oczywiście skutkiem ubocznym u mnie malowania rzęs dzień w dzień jest pomalowana powieka. No i co? Jest różnica, nie? Chyba zaczęłam mówić wcześniej, że mam bardzo cienkie rzęsy. Bo jest ich sporo. One są w miarę długie, oczywiście zasługa jest to odżywki, ale jest ich tak. One są takie cieniutkie te rzęski, nie wiem czemu. Może też to ma związek z moją tarczycą, która mi bardzo uprzykrza życie. Oczywiście pod okiem też już mam tatuaż.
Ale to zmyję sobie później, już mi się nie chce latać do łazienki. Nie zdziwię się, jak ktoś życzliwy zostawi mi komentarz pod którymś filmem, to po co nagrywasz, skoro nic ci się nie chce. To drugie słowo mówię, że mi się czegoś nie chce, nie? Dobra, rzęsy są, myślę, okej. No i pomadkę. Jeżeli chodzi o pomadkę, ja ostatnio lubię pomadki używać i faktycznie ich używam trochę. Dzisiaj grzecznie użyję sobie również Makeup Revolution Lip Cream. To jest też pomadka w płynie, w takim kolorze bardzo naturalnym. To jest, on się taki nie wydaje naturalny, natomiast to jest taki mój nudziak. To jest All I Think About Is You. Jeżeli chodzi o usta, ja mam zrobiony makijaż permanentny, on już ma tam swoje lata, ale gdzieś tam jeszcze jest i kontur mam zrobiony, więc mi jest po prostu dużo łatwiej wtedy malować się te usta. Ja sobie zawsze usta wypełniam konturówką, dlatego że w moim przypadku dużo lepiej się później trzyma produkt i ja już nie wnikam w to, czy te pomadki, wiecie, trzymają się same w sobie po prostu, no i ja wtedy się czuję bezpiecznie, bo wiem, że taka kombinacja będzie mi się trzymała. Ta pomadka przecudownie pachnie wanilią. Jakbyście jakiś, nie wiem, krem sobie kładły na usta. Super. Ktoś zaraz pomyśli, że nie wiem, co to jest pomadka nude. Tutaj w kamerze wygląda tak strasznie mocno, natomiast on jest taki naprawdę w miarę naturalny. Jakby nałożyć samą tą pomadkę bez tej konturówki pod spodem, to naprawdę będzie efekt bardzo, bardzo naturalny. Tylko że ja, tak jak mówiłam, mam bzika na punkcie totalnie takiego mocnego konturu, więc ja sobie jeszcze tam muszę pozaznaczać, tak? I wtedy jest to bardziej widoczne. Dobra, mamy to. Widzicie, jak zanim pomalowałam usta, to wyglądałam tak, jakbym dopiero wstała, a to jest takie fajne wykończenie, tak? Jeżeli nie chce wam się malować, jesteście leniwe, a chcecie coś tam sobie jednak, że takimi ustami może się dokończyć na cały makijaż. Więc tak wygląda mój makijaż na dzień. Jest to makijaż właśnie taki wiosenno-letni, bez jakichś tam większych ambicji. Mam nadzieję, że przynajmniej część z was dotrwała do końca tego filmu. Bardzo wam dziękuję za to, że byłyście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że coś tam z niego wyciągniecie i może jakiś produkt wam się spodobał i będziecie nim zainteresowane. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie i do następnego razu.